Dobry wieczór, moi kochani. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania prognozy na nadchodzący tydzień od 23 do 29 października. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne i nie ze wszystkimi może rezonować. Skupcie się również na ascendencie. Pod filmem, w opisie macie dwa kalkulatory ascendentalne, macie link do horoskopu natalnego. Warto się z nimi zapoznać. Ponieważ czas, który opiewa ten nadchodzący horoskop, prognoza, zaczyna się od 23 dnia października, czyli wchodzimy już w czas Skorpiona, więc od Skorpionów zacznę czytanie. Pamiętajcie, przyjmijcie to, co z Wami rezonuje, a całą resztą się absolutnie nie przejmujcie. Dzień dobry, wieczór Wam wszystkim. Ja mam na imię Grzegorz. Witam Was serdecznie i zapraszam do wysłuchania prognozy. Zacznę, tak jak powiedziałem, od osób spod znaku Skorpiona. Drogie Skorpiony, czytanie dla Was, nadchodzący tydzień, na co zwrócić uwagę, co będzie w Waszych potencjałach, no i przed czym ewentualnie energię ostrzegać będą. Skorpiony, nadchodzący tydzień dla Was. Skorpiony. Możliwość zażegnania jakichś sporów z najbliższego otoczenia, odkrycie jakichś tajemnic, kwestia ruszenia na wyższy level i być może to będzie czas, w którym będziecie mocno progresować. Czas na to, by wykorzystać swoje umiejętności, sytuacje, które gdzieś tam do tej pory, mówmy, toczyły się jakimś tempem, przyspieszą. Myślę, że to będzie czas, aby wykorzystać wiedzę, umiejętności, nabyte doświadczenie i by motywować się bardziej i pełniej. Po mojemu mogą zadziewać się jakieś fajne awanse, ewentualnie ktoś będzie Was postrzegał jako rzetelnych, no i godnych no, zaufania i być może również pewne sytuacje niejasne wyjdą na światło dzienne. No dobrze, zobaczmy dalej. Słuchajcie, myślę, że to może być czas, w którym przynajmniej początek tygodnia, który nie wszystkim będzie się podobać, a na pewno może być tak, że możecie mieć kontry ze strony osób trygonu powietrznego. Pewne sytuacje z przepłacaniem pieniędzy, z angażowaniem się w jakieś spory, konflikty, jakieś sytuacje z takimi myślokształtami, z okolicznościami, które nie do końca są Wam korzystne, będą się rozwiązywać. Myślę, że to będzie czas przede wszystkim na to, aby przemyśleć, przedebatować, nie trwonić pieniędzy, ale być może też i czas na to, aby zdecydować się na jakieś zmiany i to takie nawet nagłe zmiany, które pozwolą Wam wyjść z jakichś takich okoliczności no, takiego marazmu. Niemniej jednak ta siódemka denarów może sugerować ostrożność finansową, a przeczekanie, być może jakiś czas na to, aby posunąć plany, zasiać nowe ziarno, ale na spokojnie, weryfikację, czy gdzieś Wam coś, że tak powiem, nie przepłaca się, szczególnie jeśli chodzi o budżet domowy. Tutaj dobry czas na to, aby zadbać być może o swoją postawę, o kwestie posiadania na spokojnie i z rzetelnością do siebie. Myślę, że może być to też trudny czas wyborów, jeśli chodzi o relacje. Po mojemu być może przyjdzie czas na to, aby uwolnić się od relacji, które są albo tak naprawdę nie do zrealizowania z osobą, która ciągle wraca wtedy, kiedy jest jej wygodnie, albo to będzie czas, w którym warto by było zatrzymać się nieco, poobserwować te relacje, być może oczyścić jakąś sytuację, atmosferę, uwolnić się od tego, co Wam nie służy, a wydaje się, że jest nie do uwolnienia, bo wówczas na horyzoncie nowe potencjały, nowa możliwość,
jakiś gość z zagranicy. Czas na to, by być może wejść w nowe związki, i to te takie osobiste, ale też i kwestie zawodowe. Jeśli chodzi o kwestie zawodowe, to być może niektórych z Was czeka jakiś wyjazd biznesowy, jakaś delegacja. Uwaga na backstage, tutaj mogą być dosyć tłocznie może być. Uwaga na sytuację z osobami, które mogą próbować dołki pod Wami kopać. Z drugiej strony, warto by było być może odnaleźć jakiś ten tą nić porozumienia. To, że ktoś ma inny światopogląd, to, że ktoś w innym towarzystwie, w innej rodzinie czy w innych okolicznościach dorastał, zdobywał ten światopogląd, nie znaczy, że jest naszym wrogiem od razu. Niemniej jednak umiejętność odnalezienia takiego łącznika będzie bardzo istotna. Myślę, że tydzień może być, bo mam kartę w opozycji, tydzień może być trochę na tak zwanym ostrzu noża u niektórych. Możecie się zastanawiać nad tym, czy dacie radę, czy podołacie wyjść z sytuacji, które Was obciążają. Uważałbym, ponieważ może być dosyć ogniście w relacjach, potrzeba rozmowy konstruktywnej, nieobwiniającej, a oczyszczającej. Być może pewne aspekty będą się łagodzić, czego Wam życzę z całego serca. Myślę, że to będzie czas też i na małe podróże, z tym, że z dużą dozą zastanowienia, sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, którym chcecie się poruszać, i po mojemu dobrze by było być może zweryfikować tę podróż, albo zmienić termin, albo naprawdę bardzo mocno sprawdzić stan techniczny. Może schemat podróży samej sobie zmienić, zamiast jechać pociągiem, polecieć samolotem. Weźcie to pod uwagę i wykorzystajcie, co do Was przemawia. Energetyka. Pamiętajcie, ja nie jestem lekarzem. Jest to spojrzenie tylko w potencjały, ewentualne sugestie. Wszelkie diagnostyki to do lekarzy. Zwróćcie uwagę na kręgosłup lędźwiowy, biodra, stawy, kolana, na kwestie z przemęczeniem i po mojemu warto by było o kwestie z krwią zadbać, zrobić być może jakieś badanie. Być może tutaj chodzi o kwestie niedoboru żelaza. Takie mam wrażenie. Pamiętajcie, nie jestem lekarzem, jest to tylko sugestia od kart. Minerał dla Skorpionów na nadchodzący tydzień jako talizman. Kamień księżycowy. Minerał wyciszenia, uspokojenia. Minerał, który pozwoli Wam na łagodniejszy, głębszy, relaksacyjny sen. Minerał, który wzmacnia potencjał podświadomości, intuicji. Świetny minerał na tak zwane prorocze sny, ale też i na pogłębienie medytacji. Jeżeli potrzebujecie takiego wglądu w siebie, to weźcie pod uwagę pracę z tym minerałem. Dzisiaj towarzyszyć nam będzie wyrocznia Twoje światło. No i właśnie z tej rzeczonej talii wybiorę kartę dla skorpionów z sugestią, z podpowiedzią na nadchodzący tydzień. Ochrona. Odzyskaj swą moc. Przetnij węzy i odzyskaj duszę. Czyli czas na to, by rzeczywiście w kwestie medytacyjne, może właśnie takie uspokojenie, zastanowienie się i odcinanie, a w rozkładzie mieliście kartę śmierci, mieliście również szóstkę mieczy, może czas na transformację, może czas na zmiany. Pomyślcie. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, spełnienia, spokoju, determinacji i niechże ten tydzień realizuje się dla Was jak najpiękniej. Dziękuję. A na czytanie zapraszam osoby spod znaku strzelca. Łucznicy i łuczniczki, czytanie dla Was. Energia główna na nadchodzący tydzień dla strzelców. Strzelec. Energia główna.
jakieś sytuacje rodzinne, uwaga, bo może być na ostrzu noża. Być może to będą jakieś sytuacje związane z rozmowami, negocjacjami na tak zwanym wysokim rodzinnym szczeblu, ale mogą też się zadziewać jakieś okoliczności z oczyszczeniem atmosfery, z wyjaśnieniem jakichś spraw. Po mojemu, może być to też dobry czas na to, by zaangażować się w jakieś uzdrawianie rodzinne. I po mojemu, osoby, które starają się o potomstwo, może być to świetny czas na to, aby spełnić to swoje marzenie. Życzę Wam jak najwięcej radości, miłości i sukcesu na tym polu. No dobrze, zobaczmy dalej. Powiem Wam, że tydzień taki troszkę rozchwiany, troszkę w takich wzlotach i upadkach, ale to dobrze. Ponieważ początek tygodnia, jeżeli mieliście w planie lub jesteście w trakcie jakiegoś remontu, jakiejś zmiany w swojej przestrzeni, to być może wnikliwa obserwacja pozwoli Wam na to, abyście się nie dali naciąć nierzetelnym pracownikom. Czy to jeśli chodzi o jakieś kwestie remontu, nie wiem, przemalowania ściany, czy jakieś inne aspekty z finansami, to tutaj oczy szeroko otwarte i uważajcie, żeby Was ktoś po prostu literalnie nie okradł. Siódemka mieczy, karta złodzieja. Jest to zatem czas na to, aby być może w niesztampowy sposób, bardzo inteligentny, taki nieprzewidywalny dla drugiej strony, ale w takim kontekście, żeby wykorzystać wszelkie potencjały waszego doświadczenia i tych wzlotów i upadków, aby wnikliwiej spojrzeć, czy aby przypadkiem ktoś was nie wykorzystuje. No i jest to czas na to, by ruszyć dalej. Czyli po mojemu, świetny czas na progresy, świetny czas na to, aby zweryfikować umowy, zobaczyć, czy gdzieś coś nie jest na rzeczy, że jakaś nierzetelność się pojawić może. Jeżeli to ogarniecie, to macie naprawdę fantastyczny moment na to, aby i potencjał, aby ruszyć dalej. Wyjść z tego obronną ręką, nie dać się oszukać. Tak po prostu. Po mojemu, macie potencjał i możliwość budowy swojej pozycji, wchodzenia w nowe relacje, pokazanie swojego mistrzostwa, swojego doświadczenia, umiejętności i krok po kroku podstawa do tego, by budować i pozycję, i markę, i piąć się w górę. Myślę, że ten tydzień może być takim tygodniem, szczególnie od mniej więcej środy, na to, by uporać się ze swoimi cieniami, ze swoimi lękami. Praca nad sobą, wasze 5 minut po to, by wyjść z tych sytuacji, które są takie dla was trudne, kłopotliwe, depresyjne. Wykorzystajcie te wszystkie możliwości, cieszcie się z drobnych sukcesów, dostrzegajcie potencjał w przysłowiowym ziarenku piasku, bo to w nim tak naprawdę jest wszystko, co może dalej pomóc nam rozwinąć się. Świetny czas na to, aby być może napisać CV, aplikować, wysłać swoje zgłoszenie. Niech te wasze sukcesy będą jakby dodatkowym takim powerem, dodatkową możliwością, trampoliną do tego, by iść dalej, po prostu iść dalej. W relacjach myślę, że mogą się zadziewać jakieś tajemnice, szczególnie w relacjach z osobami trygonu wodnego, rak, skorpion, ryby. Będziecie albo musieli dotrzymać jakiejś tajemnicy, albo te tajemnice będą się odkrywać. Myślę, że to może być dobry czas na to, aby wyjaśnić sobie jakieś kwestie sporne, wyjaśnić sobie i ustalić granice. Uważajcie na to, bo może być tak, że być może w waszej już istniejącej relacji jest osoba na backstage'u. Raczej bym sugerował, że jest to osoba matki, siostry, kogoś w tej linii znajomości, która może mieć bardzo duży wpływ na waszego partnera czy partnerkę. Warto by było określić granice, tak zdroworozsądkowe, z poszanowaniem obu stron, ale konkretnie. Myślę, żeby w tym tygodniu, mam kartę w cieniu, nie pozwolić, by pewne sytuacje was przygniotły, nie pozwolić na to, by przede wszystkim uciekała wam kasa. Tutaj szczególnie przy tym wisielcu zwróćcie uwagę na przepłacanie wszelkiego rodzaju. Nie dajcie się najzwyczajniej w świecie
okraść. Tak generalnie. No dobrze, zobaczmy energetykę dla strzelców. Kwestia kręgosłupa szyjnego, jakieś przeziębienia, woda w organizmie. Zwróćcie uwagę na kwestie kardiologiczne. Skontrolowałbym również i wzrok. Czyli być może warto pójść do okulisty. Minerał dla strzelców na nadchodzący tydzień. Strzelce, nadchodzący tydzień. Talizman dla Was. Szmaragd, odrodzenie. Minerał przypisany czakrze serca. Minerał, który może być antyseptyczny. Warto wziąć kąpiel na przykład szmaragdową. Jeżeli macie jakąś naczynkową cerę, opuchnięte oczy, kwestie infekcje oczu czy skóry, warto sobie energetyzować wodę szmaragdem i obmywać swe boskie ciała właśnie w nim. Minerał ukojenia złamanego serca, ale też i takiego spokoju i odrodzenia. Praca ze szmaragdem myślę, że może być wielce owocna, jeżeli tylko otworzycie swoje serca i umysły na niego. I słów kilka od kart wyroczni, Twoje światło. Strzelce, słów kilka od wyroczni. Naprostuj swoje życie, co przestało być zgodne z tym, kim naprawdę jesteś. Zadajcie sobie takie pytanie. Co już jest nie w zgodzie ze mną? Co mnie blokuje? Co mnie hamuje? Świetny czas na to i idziemy powolutku do pełni. Wchodzimy w czas, gdzie ta zaduma, przemyślenia, medytacja, przodkowie są bardzo istotni. Doskonały czas na wszelkiego rodzaju oczyszczanie właśnie tego, co nam przeszkadza, co już z nami nie rezonuje. Przemyślcie, wykorzystajcie czas. No i życzę Wam powodzenia i wszystkiego, co dobre. Pięknie dziękuję za wysłuchanie, za zaufanie, a na czytanie zapraszam osoby spod znaku koziorożca. Magiczne koziołki, czytanie dla Was. Koziorożec, nadchodzący tydzień. Koziorożec, czytanie dla Was. Koziorożec, energia główna. Koziorożec. Czas na porządki, to takie diametralne. Czas na uwolnienie się od schematów, które Was blokują i czas na to, aby zaistniało w Waszej przestrzeni i w tym tygodniu słońce, radość, motywacja i nowe programy w realizacji. Czas na to, aby uwolnić się od muszę, nie muszę, powinnam, powinienem, nie trzeba, wypada, nie wypada. Zdejmujemy wszystko ze swoich pleców. Wybieramy te ważności, które są w zgodzie z nami. W 100%, najlepiej osobiste, własne. Robimy krok do przodu, pakujemy kuferek podróżny, bierzemy wszelkie wzloty i upadki, które mogą być trampoliną do naszego sukcesu. Praca z ego w tym tygodniu będzie dla Was być może bardzo istotna. Niemniej jednak tydzień, mam nadzieję, że zapowiada się bardzo słonecznie, tak w aurze, jak i w poczuciu własnym. Bardzo Wam tego życzę. Zobaczmy dalej. No i myślę, że tak może być. Początek tygodnia, mam wrażenie, że niektóre z Was będą spotykać się z dawno niewidzianą osobą, przyjaciółką, kobietą tygodniu wodnego, rak, skorpion, ryby. Być może jej słowa, jej wsparcie, wygadanie się do niej pomoże Wam wybrać dobry kierunek w nowych realizacjach. To czas na to, by dokończyć rzeczy z przeszłości. Być może początek tygodnia będziecie potrzebować troszeczkę zatrzymania, odpoczynku. Zadbajcie o wodę w organizmie. Być może warto by było zafundować sobie jakieś spa, zrobić sobie przyjemną kąpiel, zatrzymać się, zweryfikować. Myślę, że pewne sytuacje z porażkami będą się kończyć i macie potencjał rozwiązania sytuacji po mojemu z przeszłości, jakichś administracyjnych czy w relacjach. Owszem, może być to też takie troszeczkę zwycięstwo przez łzy, ale czasami tak jest, że trzeba przysłowiowe dno osiągnąć, by móc asa z rękawa odnaleźć i ruszyć dalej. Więcej dbałości o siebie, więcej mówienia o sobie,
bez wyrzutów sumienia. Czasami trzeba tak zdroworozsądkowo, egoistycznie, leciuchno podejść do wszelkich realizacji. Myślę, że jeśli chodzi o relacje osobiste, intymne, czas na nowe, czas na domknięcie przeszłości, czas na uwolnienie się od wracacza, czas na to, aby zakończyć być może relację, która tak naprawdę nigdy nie była relacją. Było to wieczne oczekiwanie, ciągłe powroty. Weźcie to pod uwagę. Jeżeli to z Wami rezonuje, czas na to, aby wejść w nową przestrzeń emocjonalną, życiową. Domknijcie stare. Podziękujcie temu, co się zadziewało. I zacznijcie pisać nowy rozdział w swoim życiu. Mogą się zadziewać jakieś ważne sprawy, jeśli chodzi o administrację, instytucje, które są na tak zwanym wysokim szczeblu. Nie pozwólcie, aby czyjeś słowa, czyjeś widzimisię wpłynęły na to, że nie dostrzeżecie potencjałów, które tuż przed waszymi nosami będą defiladować. Nie pozwólcie, by ktoś po prostu spowodował w was takiego focha, a jedynym rezultatem to będzie sukces tych osób czy tej sytuacji, bo nie podejmiecie wyzwania. Jeśli nie dacie się wmanewrować w sztucznego focha, zadbacie o swój spokój, to myślę, że koniec tygodnia będzie bardzo korzystny dla was. Macie potencjał wyjścia z jakichś sytuacji emocjonalnych, niefajnych, domknięcia przeszłości, wyjścia na prostą, jeśli chodzi o kwestie zawodowe, czas oddania jakichś deadline'ów, jakichś projektów, nad którymi ślęczeliście. Doskonały moment na to, by po prostu zacząć angażować siebie w nowe. Czy to kwestie ze zdrowiem, czy to kwestie z finansowymi aspektami, czy tak po prostu wyjście na prostą. I bardzo dobrze. To, na co uważać, to uważać na ludzi wokół, którzy plotkują, plotkować będą, na niesprawdzone informacje, na takie odklejki i na sytuacje, które są nierzetelne, czyli ktoś wam coś obieca zawodowo, sam nie jest pewien tego, co mówi, ale będzie mówił, że tak na pewno jest i wy dacie się nabić przysłowiową butelkę, więc mocno weryfikujcie stan faktyczny, jeśli chodzi o oferty zawodowe wszelakie. To tak po mojemu. Energetyka dla koziorożców na nadchodzący tydzień. Energetyka dla koziorożców na nadchodzący tydzień. I pamiętajcie, ja nie jestem lekarzem, są to tylko sugestie, podpowiedzi. Wszelkie konsultacje medyczne to do specjalistów, do medyków. Zwróciłbym na potrzeby jakichś drobnych zabiegów chirurgicznych w kwestiach kardiologicznych. Może dochodzi o żylaki, o jakieś naczynia, jeśli chodzi o krew, o naczynia krwionośne. Zwróćcie uwagę również na hormony i moim zdaniem potrzeba wam troszeczkę wyciszenia i uspokojenia tak generalnie. Zadbałbym też o aspekty dolegliwości dziedzicznych. Minerał dla was na nadchodzący tydzień jako talizman, jako opiekun kryształowy. A jest nim agat ognisty, inspiracja, motywacja. Agat ognisty przypisany jest czakrze podstawy i czakrze sakralnej. To minerał kreacji, prokreacji. Zaopiekuje się narządami na wysokości czakry, czakry sakralnej i czakry podstawy, czyli narządy rodne, kwestie z pęcherzem, jelita, ale też jest świetnym minerałem na tak zwane zimne stopki i zimne dłonie. Doda wam motywacji, inspiracji, wiary w siebie. Bardzo fajnie. Słów kilka od kart wyroczni dla koziorożców. Nadchodzący tydzień. Dziel się swoim głosem. Wychyl się ze swojej jaskini. Ekspresja, walka, działanie o siebie. Pomyślcie. Zobaczcie, jak spójne jest to z czytaniem kart. Teraz wy. Mówcie o swoich sukcesach. Wyjdźcie ze swoich jaskiń. Pozwólcie sobie na ekspresję. Życzę wam jak najwięcej możliwości, potencjałów, ekspresji właśnie, no i wszelkiego działania w zgodzie ze sobą. Pięknie wam dziękuję. Życzę udanego tygodnia.
pomimo i ponad wszystko, a na czytanie zapraszam osoby spod znaku wodnika. Szuwarki, zobaczmy, cóż tam u was, drodzy wodnicy. Cóż tam u was? Energia główna, wodnik. Nieco smutaśnie i myślę, że to czas na to, aby zażegnać tę przeszłość i myślę, że to będzie tydzień bardzo takich mocnych kwestii administracyjnych na wysokiej półce. Czas na to, by zamknąć przeszłość, dostrzec potencjały, to światełko na końcu tunelu, wykorzystać jako kartę przetargową. Dużo maili, dużo informacji, dużo sytuacji z oczyszczeniem. Warto by być może wziąć pod uwagę jakieś urzędy. Mogą się zakończyć jakieś trudne sprawy, które wloką się przez dłuższy czas. Pozwólcie sobie też na weryfikacje medyczne, być może w dziedzinie dolegliwości dziedzicznych, ale to jest po mojemu. Cóż tam jeszcze karty sugerują? Myślę, że niektórzy i niektóre z was będą potrzebować chwili czasu, chwili zastanowienia. Początek tygodnia bardzo obfity w nowe możliwości, w jakieś nowe projekty, nowe pomysły. Niemniej jednak coś może was hamować i wypadałoby najpierw zakończyć rzeczy z przeszłości. Żeby ruszyć do przodu, trzeba zrobić porządek. Myślę, że mogą odbywać się jakieś spotkania, jakieś rozmowy, jakieś negocjacje. Nie ufajcie na słowo, tylko mocno organoleptycznie doświadczajcie. Zobaczcie, czy to jest w zgodzie z wami. Myślę, że czas na to, aby się trochę zatrzymać. Sukcesy mogą być waszym udziałem i oby było ich jak najwięcej. Myślę, że tutaj, jeżeli planujecie albo działacie w kwestii powiększenia rodziny, to się może okazać, że właśnie się udało, czego wam z całego serca życzę. Niemniej jednak czas na odpoczynek, na trochę więcej relaksu, zadbanie o siebie i myślę, że jest też to dobry moment na to, by dokończyć to, co rozgrzebane, to, co niezrealizowane, by móc ruszyć dalej. W relacjach mogą odkrywać się jakieś tajemnice, szczególnie mam takie wrażenie, że dawno nie widziałyście się z osobą trygonu wodnego, rak, skorpion, ryby. Jakąś kobietą, która gdzieś coś za plecami mogła działać. I być może to będzie czas na to, by w końcu sobie wyjaśnić, parę słów powiedzieć, prawdy, no i wtedy zobaczycie, co dalej z tym zrobicie. Myślę, że to może być czas na uzdrowienie relacji, która gdzieś trochę przygasła. No i tego wam życzę. Jeśli chodzi o aspekty zawodowe, finansowe, to czas na to, aby być może jakieś sprawy sądowe o odzyskanie pieniędzy, o spłatę jakiegoś długu, o odzyskanie zaległej pensji zaczęły się rozwiązywać. I myślę, że to tak będzie. Zwróćcie tylko uwagę, co by z deszczu pod rynnę nie wpaść i raczej nie szarżować z kasą, bo finansowo w siódemce denarów to raczej jest to czas weryfikacji, postrzegania. Owszem, jakieś biznesplany można pisać, coś prognozować, obserwować, jak realizują się pewne sytuacje, nad którymi pracowaliście do tej pory. Niemniej jednak mocno zwróćcie uwagę, czy jesteście teraz gotowi na wydatki, szczególnie takie nieoczekiwane, bo być może macie tendencję do przepłacania. Przepłacania, więc z kasą ostrożnie. Może być to czas, w którym trochę trudniej będzie zacząć realizować totalnie nowe rzeczy. Raczej dokończyłbym kwestie z przeszłości, podomykał, obrał drogę weryfikacji i przeczekania, jeśli chodzi o finanse, o czym powiedziałem, po to, by nie przegapić albo nie przeinwestować w sytuacji, które mogą was nadwyrężyć. Zwróciłbym bardzo mocno, już tutaj karty po mojemu mówią, na kwestie z sytuacjami onkokostnymi, ale zobaczymy dalej, cóż powiedzą karty.
zwróciłbym uwagę na to, by zadbać bardziej o swój spokój, przestrzeń i harmonię. Być może mierzyć się będziecie z jakimś przesileniem, przemęczeniem. Tak więc spokoju i więcej zadbania o siebie wam życzę. Zobaczmy energetykę dalej. Dokładnie tak. Kwestie kręgosłupa, kwestie z dolegliwościami osób starszych, zwróciłbym też uwagę na aspekt wzroku, być może okulistę odwiedzić, kręgosłup lędźwiowy i zwróciłbym uwagę na to, by właśnie to, co o czym powiedziałem, onkokosne aspekty mieć pod kontrolą. Pamiętajcie, ja nie jestem lekarzem. Po wszelkie diagnozy medyczne to do lekarza, do specjalistów. To jest tylko podpowiedź i archetypowe czytanie kart. Minerał dla was, drogie wodniki i wodniczki, na nadchodzący tydzień to oliwin, dobrobyt. Minerał, który jest minerałem prosperity. Pozwoli wam na dobre przepływy materialne, finansowe, na odzyskanie harmonii w sobie. Minerał uzdrawicieli. Minerał bardzo pomocny, przydatny w litoterapii osobom, które podejmują wyzwanie zawalczenie o siebie, czyli uwolnienie od wszelkich nałogów. Szczególnie tutaj alko, czy inne takie tego typu uzależnienia. Minerał spokoju, harmonii, równowagi i uzdrowienia. No i dobrobytu, jak sama tutaj nazwa na karcie głosi. Słów kilka od kart wyroczni dla wodników na nadchodzący tydzień. Wodnik, nadchodzący tydzień. Wojowniczka, gdybyś się nie bał, to co byś zrobił? Stańcie tak przed takim pytaniem, napiszcie je sobie. Wyobraźcie sobie, że pomimo i ponad wszystko, a najczęściej to sam strach ma największe oczy i sam się najbardziej boi, gdybyście przełamali to, gdybyście zrobili ten krok do przodu, gdybyście zdecydowali, że pomimo i ponad wszystko robię ten krok, to co by się zadziało? Zadajcie sobie to pytanie, zwizualizujcie i czyńcie, idźcie w nowe i po swoje. Tego wam życzę. Pięknie dziękuję i niech ten tydzień będzie dla was owocny. A na czytanie zapraszam osoby spod znaku ryb. Drogie rybki, czytanie dla was. Nadchodzący tydzień. Ryby, czytanie. Dla ryby. Nadchodzący tydzień. Ryby. Energia główna. Odpoczynek. Moi drodzy, mam wrażenie, że w tym tygodniu wiele z was będzie przede wszystkim potrzebować odpoczynku. Być może stoicie u progu ważnej decyzji o zmiany. Być może odkryjecie jakieś haniebne albo niecne zamiary, jak to się mówi, na backstage'u. Nie dajcie się oszukać, nie dajcie się omamić przez jakiegoś hosztaplera. Być może będziecie potrzebować jakiegoś czasu na zatrzymanie. Ale to też dobry czas na to, aby odciąć się od oszustów, zamknąć przeszłość i na zmiany sobie pozwolić. Może być to czas na mocne rozmowy, wyjaśniające, nieobwiniające, czas na weryfikację, czas na jakieś podróże, nie za dalekie, ale bardzo wartościowe, bo pozwalające wam na zmianę swojego otoczenia. Tak dla was. Wykorzystajcie wszelkie potencjały narzędzi, którymi władacie i po prostu zmieniajcie przestrzeń. No i nie dajcie się oszukać. Początek tygodnia, powiem wam, że zapowiada się ekscytująco i przełomowo, może być trudny, moim zdaniem. Czas na to, aby zmienić podejście do aspektów, którymi się zajmujecie. Być może nowe, świeże spojrzenie na to, co muszę, co powinnam, nie powinnam, trzeba, nie trzeba, da wam potencjał zmian.
Być może to czas, w którym po prostu najzwyczajniej w świecie trzeba rzucić wszystko. Muszę, powinnam, czyjeś oczekiwania, czyjeś marzenia, czyjeś nadzieje. Często jest tak, że dźwigamy na swoich plecach przez wiele, wiele lat jakieś obowiązki, jakieś okoliczności, sytuacje. Podajemy ciągle pomocną dłoń, a ten ktoś tylko nas wykorzystuje. Czas to zmienić być może i iść po swoje. Myślę, że to może być tydzień, przynajmniej początek, w którym przez pryzmat obserwacji ludzi wokół zacząć w końcu realizować swoje sukcesy. Z mądrością, rzetelnością, szacunkiem do drugiej strony. No i generalnie warto by było zadbać o fundamenty, bo tam mam wrażenie, że jest przysłowiowy pies pogrzebany. Myślę, że to będzie czas, w którym warto by było przemyśleć jakieś relacje, bliskie relacje. Czy to relacje rodzinne, z rodziną literalnie, partnerem, partnerką, jakieś oszustwa na horyzoncie. Odkryjecie, podejrzewam, jakieś nie za fajne sytuacje w stosunku do Was. Myślę, że to będzie czas, aby przemyśleć bardzo mocno te relacje i być może uwolnić się od nich. Jeśli chodzi o kwestie zawodowe i finansowe, to troszeczkę będzie to tydzień jak trybik w zegarku. Myślę, że warto by było nieco odpocząć przed podjęciem ważnej decyzji. Nie mknąć tak na pochybę, bo to się może tylko realizować taki plan ciągłych nawrotów, ciągłych niedoborów, ciągłych niedostatków i tak możecie tym się czuć naprawdę zmęczeni. Warto by było wykorzystać potencjał doświadczeń, wzlotów i upadków, koło fortuny i mądrze podjąć nową decyzję i pomimo tego, że możecie się czuć osłabieni, możecie odbierać ten czas pracy dosyć obciążający, to ta piątka denarów jest też zapowiedzią punktu zwrotnego, możliwości realizacji w inny sposób, pod warunkiem, że to wykorzystacie. Mądre drzwi otwórzcie, a wówczas wszystko może ulec zmianie. Myślę, że to będzie czas, w którym trzeba będzie jednak wziąć pod uwagę jakieś zabiegi, być może chirurgiczne, i przede wszystkim zadbać o siebie. Czas rekonwalescencji, pomimo i ponad wszystko. Mam wrażenie, że przesilacie się, bo nie ma czasu, bo trzeba, bo potrzebuje, bo co inni powiedzą. Pozwólcie sobie na więcej odpoczynku, wręcz jakby zadbajcie o to. Może jakiś urlop, może krótki wyjazd chociażby za miasto. Więcej regeneracji, więcej odpoczynku, kochani. No ale zobaczmy, co dopowiedzą karty właśnie w aspektach energetycznych. Woda w organizmie, kwestia kręgosłupa lędźwiowego, biodra i kolana. Zwróćcie uwagę na migreny. Dokładnie tak. Czas na to, aby rzeczywiście wybrać się do lekarza. Być może odkładacie coś naprawdę już od dłuższego czasu. Czas to ogarnąć. Minerał dla ryb na nadchodzący tydzień. A jest nim topaz, prawda? Minerał przypisany mistycznemu Feniksowi. Minerał, który pozwoli Wam z przysłowiowych kolan wstać. Minerał, który pomocny będzie w transformacjach i do takich gruntownych transformacjach. Topaz niech będzie, że Waszym talizmanem na nadchodzący tydzień. Słów kilka od kart wyroczni dla ryb. Przebudzenie, zwiększenie energii, nowy sposób bycia i integracja. Zobaczcie, jak energię wią. Otwórzcie szeroko oczy. Zaryzykujcie. Dajcie sobie
szanse i potencjały. I zmieniajcie się. Swoje podejście, swoją przestrzeń. Pozwólcie sobie na nowych siebie. Tego Wam życzę. Przepięknie dziękuję. Życzę pomimo i ponad wszystko udanego, dobrego tygodnia. Dbajcie o siebie. Pięknie dziękuję za wysłuchanie. No i cóż, niech się dzieje to, co najlepsze dla Was. A na czytanie zapraszam osoby spod znaku barana. Drogie baranki, zobaczmy, cóż tam w energiach na nadchodzący tydzień dla Was. Baran, nadchodzący tydzień. Baran. Energia główna. Myślę, że to może być czas z punktem zwrotnym w kwestiach zawodowych. Nie pozwólcie, by ktoś Was na bocznicę wstawił. Może być to czas na to, aby zweryfikować i przemyśleć podejście do najbliższych Wam osób. Być może potrzebują wsparcia. Może to być trudniejszy czas finansowo, ale będzie to czas, w którym nieco pewniej i mocniej staniecie na swoich nogach. Czas na to, aby zrobić researche swojej przestrzeni, również i tej zawodowej, i tej życiowej. Generalnie, jeżeli ogarniecie tę przestrzeń, może być to naprawdę bardzo fajny tydzień. Tydzień, który dodaje Wam takich motywacji, możliwości, wzmacnia relację partnerską, ale też i dużo weryfikacji w tym tygodniu będzie. No i tak powiedziałem, nie dajcie się na bocznicę zawodową wstawić. Cóż dalej? Wow, już karty krzyczą wręcz. Jeżeli planujecie jakieś wejście na wyższy poziom zawodowy, planujecie jakieś aplikacje na wyższe stanowisko, wręcz fantastycznie. Może się zadziać jakaś sytuacja z zaproponowaniem Wam dobrego stanowiska, czyli awanse, nowe projekty, jeżeli aplikowaliście, jeśli staraliście się o jakieś fajne granty, o jakieś nowe projekty biznesowe, startowaliście w jakichś konkursach na nowe działania, jakieś na rozszerzenie firmy, działalności, może być to bardzo fajny czas. Bardzo fajny czas. I ja Wam życzę jak najwięcej sukcesów na tym polu. Bardzo fajny czas. Jeśli chodzi o relacje, uważajcie na plotki, uważajcie na przeszłość, uważajcie na osoby trygonu wodnego, rak, skorpion, ryby z przeszłości, które będą próbowały nierzetelnym podejściem, plotkowaniem, zasypywaniem Was jakichś niefałszywych informacji, wzburzyć Wam krew. Tak po prostu. Nie dajcie się. Może być to czas troszeczkę utknięcia w przeszłości, w takich sytuacjach, nie wiem, z rozczarowaniem, ze smutkiem, z takimi niedopatrzeniem w odpowiednim kierunku, patrzeniem w tam, gdzie tylko smutek. Nie dajcie się, po prostu się nie dajcie. Nie dajcie. Spróbujcie dostrzec to światełko na końcu tunelu i podążać ku niemu. Tak po prostu. Myślę, że jeśli chodzi o kwestie zawodowe, to macie szansę wyjścia z niezbyt komfortowych okoliczności, takich zakłamanych, z wykorzystaniem Was. Myślę, że końcówka tygodnia, słuchajcie, karty bardzo mocno mówią, odpocznij, nie ciśnij, nie idź dalej tym kierunkiem realizacji. Coś jest nierzetelne, coś jest nieuczciwe, coś należy odciąć. Za mało wiedzy, za dużo emocji, za dużo zakłamania, za dużo plotek, za dużo osób wie o czymś i to może być szkodliwe dla ciebie. Odpocznij. Odpocznij, nie ciśnij. Błędny zaułek. No i uwaga na backstage. Tutaj w kwestiach emocjonalnych mocno zwróćcie uwagę w waszych relacjach takich osobistych.
Za dużo ludzi na tym tandemie. No i uważajcie na podchody, na sytuacje z zakłamaniem, plotkowaniem, za plecami. Powiem wam, że macie tydzień, no trochę taki roller coaster. No ale moi drodzy, moje drogie, dacie radę, dacie radę. Energetyka. Ewidentnie przemęczenie, ewidentnie jakieś aspekty drobniejszych czy mocniejszych kwestii chirurgicznych. Zadbajcie bardzo mocno o kręgosłup i aspekty z wodą, limfą, ewentualnie kwestie po mojemu onkolimfatyczne lub onko. Chodzi mi o zadbanie pod względem narządów rodnych, o może w ten sposób. No dobra, pamiętajcie, ja nie jestem lekarzem. Wszelkie konsultacje to do medyków, a jest to tylko archetypowe czytanie kart. Minerał dla was, drogie baranki, na nadchodzący tydzień to piryt. Wiedza, możliwości, ugruntowanie, magia, minerał bogactwa, minerał ochrony, odcięcia od plotek, odcięcia od negatywnych energii, niskich lotów takich, no i zdobywanie wiedzy, rzetelność. Takie kamienie węgielne, o może w ten sposób. No i słów kilka dla osób spod znaku baranka. Karty wyroczni dla baranka. Nie bądź nijaki, by się dopasować. Nie warto. Jak przysłaniasz swoje światło, pomyśl, co wtedy się dzieje, co dopasować. Pomimo i ponad wszystko, nie przysłaniaj tego światła. Staraj się być barwny, ciekawy, nie dla innych, dla siebie. Nie popadaj w marazm. Ja wiem, że czasami problemy, sytuacje z brakiem pieniędzy, sytuacje zdrowotne, w relacjach, naprawdę mogą nas wyszarzać, mogą nas zatrzymywać, mogą nas ograniczać. Pomimo i ponad wszystko, spróbuj to przełamać. Nie bądź nijaki. Wszystkiego dobrego, drogie baranki. Wiem, że tydzień trochę tak niby fajny, aczkolwiek wyzwaniowy. Jesteście niesamowicie ogniści. Dacie radę, byleby wysokie C na uwięzi zatrzymać. Dziękuję wam pięknie. Życzę wszystkiego, pomimo i ponad wszystko, dobrego. A na czytanie zapraszam osoby spod znaku byka. Byczki, cóż tam u was? Cóż tam u was? Byk, energia główna, nowa praca, nowa miłość, zmiany postrzegania siebie, ale też i świetny czas na to, aby iść w nowe możliwości. Wszystko, co w tym tygodniu zainicjujecie, ma możliwość realizacji, to naprawdę na bardzo wysokim pułapie. Myślę, że macie potencjał uwolnienia się od nierzetelnych osób, z relacji takich bardzo świeżutkich, które okazały się, że tak naprawdę miały tylko cielesną powłokę, a tutaj rzetelności, uczciwości i takiego patrzenia długofalowego za wiele nie było. Macie również potencjał uwolnienia się od sytuacji zawodowych czy biznesowych, które nie miały fundamentów, były nie do końca rzetelne z wami. No i bardzo dobrze. Początek tygodnia, remanenty, przeglądy, uwolnienie się od sytuacji, które was finansowo w jakiś sposób wykorzystywały czy niszczyły. Świetny czas na to, by poradzić sobie z tak zwanymi deadline'ami. Świetny czas na to, aby zrobić remanenty, zadbać o dom, pójść do
ze swoim pupilem do zoologa, być może potrzeba jakiegoś leczenia, być może jakaś tutaj operacja, jakieś kwestie z zadbaniem o zdrowie tego pupila. Świetny czas na to, by dokonać remanentów, urzędy jakieś się kłaniają, może zakończyć się jakieś działanie o odzyskanie pieniędzy, jakieś sprawy o odszkodowania, o zaległe finanse, tutaj z korzyścią dla Was. I niechże tak będzie. Już karty mówią, zadbaj o kręgosłup, szczególnie lędźwiowy, biodra, stawy, kolana. Tutaj mocno weź to pod uwagę. Jeśli chodzi o relacje, świetny czas na to, aby uwolnić się od osób toksycznych, od tak zwanych osób, które w myśl o kształty Was wbiły. Czas na to, aby wejść w nową miłość, w nową relację, pozwolić sobie na to, aby wyjść z klatek swoich ograniczeń. Otwórzcie oczy, zdejmijcie opaski i idźcie w nowe. Bardzo dobrze. Myślę, że to też będzie czas na transformację, na wychodzenie z sytuacji, które już wybrzmiały, na znalezienie, odnalezienie kompromisu z osobami, którymi współpracujecie lub z osobami, które są z wami w relacji. Jest to czas na to, aby uwolnić się od tego, co już z wami nie rezonuje i zacząć snuć plany i prognozy na przyszłość. I bardzo dobrze. To, na co bym uważał, to aby nie pomylić sufitu z podłogą. Uwaga na wypadającą kasę, czyli tutaj nie zapomnijcie czegoś zapłacić, czegoś opłacić, no i nie szarżujcie z tą kasą i uważajcie na osoby, które mogą mieć problemy z psychę. O, może w ten sposób. Co by się nie dać wmanewrować w jakieś niekorzystne afery. Energetyka. Przemęczenie, zadbaj o kręgosłup lędźwiowy, kwestia wody w organizmie, dolegliwości długotrwałe i utajone, tu bym zwrócił uwagę, na migrenę i na bóle głowy. Generalnie jest całkiem ok. I pamiętajcie, ja nie jestem lekarzem, po wszelkie konsultacje to do lekarzy. Minerał dla byków na nadchodzący tydzień. Rubin, miłość. Minerał przypisany właśnie czakrze serca, świetny na te wszystkie kardiologiczne aspekty. Rubin jest też doskonałym minerałem i pewnie Wam się to spodoba, drogie byczki, na kwestie materialne, prosperity, na sytuacje, gdzie na przykład potrzebujecie jakiejś decyzji biznesowej, na to, by ruszyć, jakiś progres, żeby zaistniał, rubin. No i też jest minerałem doskonałym, by móc wspomóc poczucie własnej wartości, miłości do siebie, ale też i wzmocnić relacje między partnerami. Tutaj nie mówimy o jakimkolwiek naruszaniu wolnej woli. Słów kilka od kart wyroczni dla osób z podznaku byka. Wow. Naprostuj swoje życie. Co przestało być w zgodzie z Tobą? Przemyśl, kim naprawdę jesteś. Ta karta się już pojawiła chyba wcześniej raz, więc być może i dla Was czas zmian, czas przemyśleń, czas rozmów ze sobą. Staj przed lustrem i wymów na głos, kim chcesz być. I krok po kroku to realizuj. Wszystkiego dobrego, drogie byczki, Wam życzę. Udanego, pomimo i ponad wszystko, dobrego tygodnia. Pięknie dziękuję za wysłuchanie, a na czytanie zapraszam osoby z podznaku bliźniąt. Powietrzni, zobaczmy, cóż tam u nas słychać może być. Bliźnięta. Bliźnięta, energia główna. Bliźnięta, energia główna. Poprawa relacji już istniejących, możliwość nowej relacji i to takiej, wydawałoby się, że nawet mocno stabilnej, czas na zażegnanie jakiejś sytuacji niewygodnych myśli, jakiegoś takiego czasu traumatycznego, smutnego, czas na porządki, na remanenty, na zrzucanie z siebie takiego balastu, który już nam dawno
wybrzmiał. Czas na robienie porządków, odzyskiwanie harmonii, czas na nową miłość. A czemu by nie? Zobaczmy, cóż dalej tam karty zasugerują. Słuchajcie, początek tygodnia wręcz fantastyczny. Czas na mądre wyciąganie wniosków, czas na rzetelną obserwację, czas na spełnianie marzeń, doceń swoje potencjały i idź, twórz swoją przestrzeń. Może być trochę trudniej, jeśli chodzi o relacje z naszymi najbliższymi znajomymi. Uważajcie na backstage, bo ktoś będzie próbował wysokie C w nas wydobyć. Jakaś nierzetelność, jakieś próby mataczenia, machlojstwa. Nie dajmy się, tutaj mocno uważajmy. Niemniej jednak jest to świetny czas na to, by realizować siebie. W tym tygodniu być może będziemy spotykać się z bliskimi, ważnymi dla nas ludźmi, może z rodziną, może wspólne celebracje się pojawią. Czas na to, by realizować swoje najskrytsze marzenia. I a propos marzeń, być może jest to czas na to, by otworzyć szufladę z przeszłości. Przestać dywagować. Mogę, nie mogę, dam radę, nie udźwignę, dam. Idziemy w nowe. Świetny czas na to, by być może w kwestiach zawodowo-finansowych ruszyć projekty dawniej zostawione, takie marzenia z dzieciństwa, z przyszłości i być może na nich zacząć zarabiać, robić kasę na rzeczach kiedyś zostawionych, bo to nie był ten czas, nie mieliśmy może takiej wiedzy, takiej umiejętności. Czas na to, by zacząć po prostu realizować coś z przeszłości, i jeszcze z radością. Może być to czas na to, by być może pomyśleć o rozbudowie firmy, o nowej gałęzi zawodowej, ale to też i potencjał na to, by być może pomyśleć o rozbudowie rodziny. Niemniej jednak w spokoju, w rzetelności do siebie, na spokojnie, z kubeczkiem gorącej czekolady pod kocykiem też można troszeczkę powspominać. Jeśli chodzi o relacje, zawodowo możemy mieć rozmowy na wysokim szczeblu, jakieś konsultacje, burze w szklance wody. Uważajcie na słomiany zapał. Moim zdaniem to będzie tydzień, w którym przynajmniej pod koniec tygodnia będzie dosyć mocno oczyszczający w relacjach już istniejących. Pewne rzeczy się wyjaśnią, nabiorą innego wymiaru, większej być może rzetelności. Nie dajcie się tylko wpuścić w maliny pod tytułem nie wytrzymacie napięcia. Co by tutaj słomiany zapał, no nie zbił nas z pantałyku. Zwróćcie uwagę na aspekty zdrowotne, szczególnie jeśli chodzi o kwestie po mojemu. Wirusowe, bakteryjne, związane z jelitami. Warto by było po prostu trochę zainwestować w spokój dla siebie. Ale zobaczymy, cóż więcej powiedzą karty właśnie w aspektach energetycznych. Kwestie migren, jak coś ze skórą, czyli jakieś alergie być może, kwestia kręgosłupa, przeziębień i woda w organizmie. Więcej pić, może kąpiele jakieś by się też zdały, takie regeneracyjne, może spa odwiedzić, zrobić sobie, zafundować sobie jakiś masaż. Przemyślcie. Minerał dla bliźniąt na nadchodzący tydzień. A jest nim ametyst, dobroczynność. Minerał, który pomoże nam w opanowaniu wszelkiego rodzaju nałogów, szczególnie alko, uspokoi, wyciszy, doda nam harmonii, działa doskonale na naszą podświadomość, na naszą intuicję. Minerał, który dodaje nam splendoru, pomaga w złagodzeniu sytuacji konfliktowych. Ametyst. Bardzo lubię ametyst i myślę, że to naprawdę przecudowny minerał do pracy dla nas, drogie bliźnięta. Słów kilka od kart wyroczni na nadchodzący tydzień dla bliźniąt. Bliźnięta. Odpowiedz na wyzwanie. Do zrobienia czego wzywa cię twoja dusza? Przemyślmy, zastanówmy się, czego pragniemy. Ta szóstka pucharów może się nie pokazała bez kozery, bo może właśnie
warto by było zajrzeć w przeszłość, zastanowić się, co zostawiliśmy, czemu albo czego nie udźwignęliśmy kiedyś, czemu nie daliśmy radę. Być może teraz się coś zmieniło. Jesteśmy gotowi. Zajrzyjmy w głąb siebie i odpowiedzmy sobie, czego chcemy, czego pragniemy. I krok po kroku starajmy się to realizować. Życzę nam wytrwałości, życzę nam spokoju, siły i działajmy. Wszystkiego dobrego, drogie bliźnięta. A na czytanie zapraszam osoby spod znaku raka. Drogie raczki, czytanie dla Was. Nadchodzący tydzień. Rak. Nadchodzący tydzień. Rak. Nadchodzący tydzień. Energia główna. Czas przebierania z nóżki na nóżkę. Nieharmonijny. I taki w zatrzymaniu minął. Macie potencjał realizacji tego, czego sobie od dawna marzycie. Wyjazdy, zmiana pracy i taka, wiecie, naprawdę na wysokim poziomie realizacja siebie. Jeżeli w ostatnim czasie odbywały się jakieś kwestie z zabiegami na oczy, myślę, że bardzo udany czas rekonwalescencji i polepszenie warunków literalnie widzenia. Może być to czas na zmianę pracy, czas na wyjazd za granicę. Doskonały czas na to, aby naprawdę realizować wszelkie swoje marzenia i plany. I życzę Wam tego z całego serca. I karty pokazują transformacje, sytuacje, które będą zadziewać się pomimo i ponad wszystko. Czas na skupienie swojej uwagi na jednej konkretnej rzeczy. Odcięcie się od sytuacji, które z Wami są już nieharmonijne, odcięcie się od toksycznych osób, osób uzależnionych, być może rozmowa z partnerem, partnerką, wejście na inny poziom tej relacji, umocnienie relacji, czas na bardzo totalne zmiany. Pewne rzeczy będą zadziewać się mimochodem i pomimo wszystko. Myślę, że jeśli chodzi o kwestie zawodowe, to niektórzy z Was będą zmieniać pracę. Bardziej myślę, że to będzie Wasza decyzja, choć aspekt zwolnienia również się pojawia. Niemniej jednak mam wrażenie, że jeżeli tak, to w dalszej perspektywie będzie to bardzo budujące, bo da Wam możliwość poukładania sobie swojej przestrzeni i de facto to będzie bardzo korzystne dla Was. Być może ta praca Was już przemęcza, przeciąża, jest z wykorzystaniem Was, z nierzetelnością, jakąś umową nie do końca wartościową czy rzetelną w stosunku do Was. Macie też doskonały potencjał na to, aby domknąć sytuacje z przeszłości, szczególnie w relacjach osobistych. Mogą się zadziewać jakieś sytuacje prawne, sądowe. Ja wiem, że karta sądu jest trudna. Wiele osób się jej mocno obawia. Jest to stanięcie przed lustrem, zamknięcie przeszłości, pomimo i ponad wszystko, stanięcie w prawdzie. I być może tak się będzie zadziewać. Mogą zadziewać się wezwania na dywanik do szefa, jakieś spotkania biznesowe. Pewne rzeczy trzeba będzie dokończyć, żeby ruszyć. Na chwilę obecną możecie czuć się troszeczkę zawodowo, nie wiem, wypaleni, zatrzymani, ale to jest po to, by być może zrozumieć, by być może właśnie przede wszystkim zamknąć przeszłość, podokańczać rzeczy z przeszłości, zrobić literalnie remanenty i warto wiedzieć, na czym się stoi. W kwestiach zawodowych i biznesowych, może finansowych również, jakiś czas na zatrzymanie, na negocjacje, rozmowy, dokończenie spraw, a dopiero później realizacja całej reszty. Uwaga na, po mojemu, pękające rury i te mentalne, czyli nie dajcie się wyprowadzić z równowagi, ale też i sprawdźcie kwestię autentycznej kanalizacji, nie wiem, uszczelki w kranach, może coś sparciało, może trzeba coś wymienić. Energetyka. Zwróćcie uwagę na aspekt oczu, stany zapalne, zatoki, uszy, nos, kwestie kręgosłupa i alergie.
Generalnie całkiem nieźle. Minerał dla raków na nadchodzący tydzień jako talizman. Wow. Ametyst. No proszę. Dobroczynność. Spokój, harmonia, wyższe stany świadomości, intuicja, łagodzi te sprawy właśnie tutaj, bo jest na trzecie oko, czyli bóle głowy, bóle migrenowe, oczy, być może właśnie po tych zabiegach może być pomocny. Świetny minerał uspokojenia i uwolnienia, przynajmniej pomaga nam w ogarnięciu tych aspektów z uzależnieniem, szczególnie od wody, niekoniecznie mineralnej. Słów kilka od kart wyroczni dla osób spod znaku raka. Przebudzenie, zwiększenie energii, nowy sposób bycia i integracja ze sobą. Czyż więcej? Raczki są bardzo mocno intuicyjne, więc być może czas na więcej medytacji, więcej spojrzenia w siebie, być może czas na nową drogę, nowy kwas. Korzystajcie. Pięknie Wam dziękuję za wysłuchanie. Życzę Wam dobrego, udanego tygodnia. No i cóż, niech się dzieje to, co najlepsze dla Was. A na czytanie serdecznie zapraszam osoby spod znaku lwa. Drogie lwy, czytanie dla Was na nadchodzący tydzień. Weźcie pod uwagę to, co do Was przemawia, a resztą się w ogóle nie przejmujcie. Lew, nadchodzący tydzień. Lew, nadchodzący tydzień. Lew, nadchodzący tydzień. Zapowiada się trochę nerwowo. Być może w aspektach rozmów z mamą lub osobą na stanowisku wyżej nad Wami. Warto by było być może zmienić troszeczkę postrzeganie i podejście. Nie upierajcie się na siłę przy swoich argumentach, bo być może trzeba je troszeczkę zmienić. Nie na zasadzie, wiecie, zrobię babci na złość i odmrożę sobie uszy. Może być to czas, w którym warto by było jednak zaangażować się w nowe działania, nowe prace, nowe realizacje. Wykorzystajcie potencjał. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. I idźcie tą drogą. Tak po prostu. Zobaczmy dalej. Cóż podpowiedzą karty? Początek tygodnia może bardzo wywlekać jakieś sytuacje niefajne, rodzinne z przeszłości. Może warto wziąć pod uwagę na to, aby no, zamknąć to w końcu. Raz na zawsze po prostu to zamknąć. Wyciąganie brudów z przeszłości rodzinnych, jeżeli uda Wam się to poskromić, uda Wam się to wyjaśnić, uda Wam się zamknąć tę przeszłość, to przed Wami nowa droga, nowe potencjały, nowe możliwości. Myślę, że może nie dojść do skutku jakiś przyjazd osoby z zagranicy, ale to też może być czas na to, aby po prostu tak literalnie zażegnać trudne okoliczności. I bardzo dobrze, pracujcie nad tym, spróbujcie, może wybaczyć, może po prostu najzwyczajniej w świecie zostawić i iść dalej. Mówcie o sobie w superlatywach, w kwestiach zawodowych, więcej bym postawił na reklamę, Relacje, albo w waszym to otoczeniu jest gość na wydaniu, może być to też czas na to, aby umocnić relacje rodzinne, umocnić relacje z przyjaciółmi. Może być to czas jakiegoś uzdrowienia w relacji, może być to czas na spotkania, celebracje, ale też czas, aby zadbać i mówić dużo o sobie, nie umniejszać sobie, być integralną częścią grupy, w której czujecie się dobrze. Tak po prostu. Jeśli chodzi o kwestie zawodowe, uwaga na szybkie ruchy, szybkie zmiany decyzji, czasami nie przemyślane, czasami nie mające nic wspólnego z rzetelnością czy uczciwością. Mocno uważajcie na to. Mogą być wyzwania na dywanik. Uważajcie na aspekt szybkiego znudzenia. Może pojawić się ktoś trygonu powietrznego, ale niestety nie mieć zbyt
uczciwych zamiarów może się pojawić osoba, która powie, ma interes życia, oferta nie do nie do odmówienia, ale to nie ma nic wspólnego z uczciwością. No, tak może być. Zwróćcie uwagę na relacje z mamą, z szefową, z kierowniczką. Mam wrażenie, że trzeba będzie coś odkryć, coś uzdrowić, zamknąć przeszłość, nie dać się oszukać. Jeśli będziecie robić coś nowego, totalnie nowego w aspekcie zawodowym, bardzo mocno zobaczcie otoczenie. Zróbcie rekonesans, zapytajcie lub odwiedźcie konkurencję. To może być nie za dobry, niezbyt korzystny czas na zupełnie, totalnie, takie zupełnie, zupełnie nowe rzeczy. Energetyka. Słuchajcie, czas na wychodzenie ze smutków. Może być to niesamowicie emocjonalny tydzień. Postarajcie się być może odwiedzić jakichś specjalistów. Weryfikacje medyczne poczyńcie. Zróbcie jakieś konsultacje. Myślę, że to może chodzić o jakieś organy ukryte, może kwestie onko, może kwestie z organami rodnymi na przykład, kwestie wody w organizmie. Uważajcie na migreny. No powiem wam, że trochę z wyzwaniami. No ale cóż, no lwy są od zadań specjalnych. Dacie radę. Minerał dla lwów. Heliotrop, poświęcenie. Ja powiem tak, choć minerał, heliotrop, krwawnik, smoczy kamień jest minerałem generalnie poświęcenia. Dedykowany na przykład kobietom w ciąży, po trudnym porodzie, po sytuacjach traumatycznych, smutnych, takich naprawdę na trudny czas. To jego stroną, która pomaga nam, jest niebywała moc i potęga. Macie problem z krążeniem, problem z krwią, kwestie onko krwi, kwestie związane z takim poczuciem i spadkiem swojej wartości, z takim przemęczeniem. Heliotrop będzie wam bardzo pomocny. Pomoże wam po prostu stanąć na nogi. Tak po prostu. Bardzo polecam. Jest naprawdę wysoko energetyczny. No i słów kilka od kart wyroczni dla lwów. Trzeci raz ta karta w obecnym czytaniu się pokazuje. Myślę, że na rzeczy coś jest i myślę, że przynajmniej te znaki mają coś do przepracowania. Naprostuj swoje życie, co przestało być w zgodzie z tym, kim naprawdę jesteś. Czyli na rzeczy coś jest. Przemyśl, przedebatuj, oczyść, zaneguj pewne rzeczy. Zapytaj się siebie raz jeszcze, czy aby na pewno potrzebujesz, czy jest to odpowiedni kierunek. Stań przed lustrem i nie bój się powiedzieć sobie prawdy. Tak po prostu, przemyśl. Shadow work jak nic na ten tydzień, drogie lwy. Powiem wam, że no, tydzień może być niezbyt łatwy, ale może być niesamowicie oczyszczający, a jest to już bardzo istotny krok naprzód, żeby zacząć harmonizować i przestrzeń siebie. No cóż, ja wam życzę wszystkiego jak najlepiej, jak najpiękniej. Dbajcie o siebie. No i pomimo i ponad wszystko, dobrego tygodnia wam życzę. A na czytanie zapraszam osoby spod znaku panny. Drogie panny, czytanie dla was.
Panem. Nadchodzący tydzień. Panem. Nadchodzący tydzień. Niesamowicie emocjonalny, niesamowicie ważny rodzinnie. Może trzeba będzie stanąć na wysokości zadania, odnaleźć potencjał, który was kiedyś cieszył. Tydzień może być trudny emocjonalnie. Może warto jednak zawalczyć o coś. Początek tygodnia może być taki, wiecie, w rozczarowaniu, w jakichś sytuacjach, że będziecie potrzebować przytulenia, ale z drugiej strony może być to też tydzień, w którym nowe inicjatywy, nowe projekty biznesowe, nowa praca generalnie, dobre wsparcie od znajomych i bliskich, które pomoże wam przysłowiowo z tych kolan wstać. Ja wam tego życzę z całego serca. Energetyka. Słuchajcie, myślę, że początek tygodnia będzie taki troszeczkę jak trybik w zegarku. Myślę, że po to, by zacząć realizować swoje plany i marzenia, warto nieco spuścić powietrze, poluzować gumkę w majtach, wziąć pod uwagę doświadczenia, wzloty, upadki, sukcesy, nie być takim nadętym, wydętym, wziąć pod uwagę pomocną dłoń bliskich, rzetelnych wam osób i zacząć realizować się w nowy sposób. Żeby cokolwiek wprowadzić nowego, żeby cokolwiek zadziało się inaczej, a nie starymi schematami, to może by wypadało nie być tak napompowanym i zacząć realizować rzeczy, które są inne. Zacznijcie chodzić drugą stroną chodnika, robić zakupy w innym sklepie, zaangażujcie się w zupełnie nowe projekty i więcej wiary w siebie. Tak po prostu, więcej wiary w siebie. Mam potencjał nowej miłości, nowej relacji, nowych możliwości. W relacjach już istniejących, no co mam tu powiedzieć, no? Zweryfikujcie zaplecze, bo ta królowa buław, no może świadczyć o tym, że na tym waszym tandemie na doczepkę, na przyczepkę ktoś trzeci próbuje sobie podróży. No cóż, zweryfikujcie. Jeśli chodzi o aspekty zawodowe, to mam progres i bardzo dobrze. Zmiany, przeprowadzki, wyjazdy, nowe inicjatywy, radość, szczęście i motywacja, nowe działanie. Bardzo fajnie. Aplikacja do nowej pracy, oferty, podróże, duże zmiany zawodowe. Mam nadzieję, że tylko na lepsze. Myślę, że czas uporządkowania przeszłości, moi drodzy. Czas wyjścia z takiego myślenia, nie, no nie dam rady w ogóle, po co się za to zabieram? Jak utkniecie w tej piątce pucharów, czyli takiej rozgoryczeniu, nieumiejętności postrzegania, to tylko zrobicie otwartą furtkę na to, by ktoś zaczął was najzwyczajniej w świecie okradać. Nie pozwólcie na to. Zacznijcie dostrzegać, że ten puchar jest w połowie pełny i wykorzystywać możliwości, jak to ugryźć. Dalej, dalej tworzyć. Energetyka. Pamiętajcie, ja nie jestem lekarzem. Jest to tylko archetypowe czytanie kart. Po wszelkie konsultacje to do medyków. Kwestie hormonów, kwestia angina, jakieś chrypki, jakieś sytuacje z gardłem. Zwróćcie uwagę na potrzebę odpoczynku, alergia i kwestie drobnych zabiegów chirurgicznych. Może to trzeba jakoś opanować. Minerał dla panien na nadchodzący tydzień. Panien na nadchodzący tydzień. Minerał dla was. Szafir. Minerał jeden z najpotężniejszej wibracji energetycznej. Minerał spokoju, harmonii, bezpieczeństwa, wyższej świadomości. Minerał przypisany czakrze korony. Minerał doskonały na
kształtowanie swojego światopoglądu, na uspokojenie nerw, na wyjście z takich niekomfortowych, niestabilnych stanów emocjonalnych, doskonały na kwestie onkolimfatyczne i onkomentalne, czyli tutaj jakby kwestie z psychę, mózg, kwestie takiego intelektualnego rozwijania się. No i minerał, jeden z minerałów o najwyższej energetyce spokoju, harmonii, równowagi i ochrony. Szafir, drogie panny, na nadchodzący tydzień dla was. Słów kilka od kart wyroczni. Ufaj swojej ścieżce. Gdybyś wiedział, gdybyś wiedziała, że będziesz miał wsparcie, to co byś zrobił? Zaufaj sobie, podążaj, doświadczaj. Nawet jak przyjdzie ci się przysłowiowo orła wywinąć. Przekuj te upadki w trampolinę do sukcesu. Zaufaj swojej ścieżce. Podążaj. No i tego wam życzę. Podążania własną ścieżką, zdobywania jak najwięcej doświadczeń, umiejętności, kreowania tej przestrzeni najpiękniej jak to możliwe. Dziękuję za zaufanie, za wysłuchanie, a na czytanie zapraszam osoby spod znaku wagi. Drogie wagi, czytanie dla was nadchodzący tydzień od 23 dnia października. Wagi, nadchodzący tydzień. Wagi. Wagi. Nadchodzący tydzień. Myślę, że to będzie troszeczkę czas takiego rozluźnienia, rozładowania, odkrycia jakichś tajemnic, jakichś nierzetelności, zakończenie spraw, które spędzały wam, że tak powiem, sens powiek. Czas na weryfikacje medyczne, które zakończą czas spekulacji, czyli poprawnie postawiona diagnoza może się pojawić. Myślę, że to może być czas na jakieś spotkania zawodowe, negocjacje, rozmowy, ale też i na odpoczynek i trochę celebracji wśród przyjaznych, dobrych wam i przychylnych ludzi. Energetyka. Początek tygodnia może być takim lustrem. Trzeba będzie stanąć przed sytuacjami z przeszłości. Mogą pojawić się osoby, okoliczności, faktury, dokumenty, telefony, ważności z przeszłości, od których najzwyczajniej w świecie trzeba będzie się odciąć. Może być wam pomocna osoba trygonu powietrznego, kobieta na stanowisku. Czas na to, aby otworzyć szeroko oczy i uwolnić się od czyichś wpływów, czyjegoś widzimisię. Czas na odzyskanie harmonii. Trzeba będzie zmierzyć się, jakby nie było, literalnie z przeszłością, by ją po prostu domknąć. Uwaga na faktury, dokumenty. Weryfikujcie, żeby czegoś nie przeoczyć, nie zapomnieć, bo to będzie mocno istotne. Jeśli chodzi o aspekty zawodowe, czas na to, aby wykorzystać zgiełk, hałas, gwar i własny ogień do tego, by iść w nowe. Macie świetny czas na to, aby aplikować, wysyłać CV, aby doszkalać się, iść w nową wiedzę, w nowe potencjały, rozbudowywać swój światopogląd i generalnie iść w nową pracę. Tak po prostu. W relacjach myślę, że tutaj trzeba będzie zrobić jakieś weryfikacje, jakiegoś researchu, jakichś remanentów. Odkryjecie być może jakieś tajemnice, które były przed wami ukrywane. Trygon ziemski, byk panna koziorożec. Tutaj trzeba będzie być może zweryfikować te relacje. Może trzeba będzie wyciągnąć na światło dzienne skrywane jakieś tajemnice, by być może te relacje uzdrowić. Jeśli nie jesteście w tej chwili w relacji, to może pojawić się relacja, która nie jest rzetelną, a chodzić może tylko o kasę, więc tutaj mocno oczy otwarte miejcie.
W opozycji, jeżeli planowaliście jakiś wyjazd zagraniczny, może się on nie udać, może być zmieniony czas tego wyjazdu. Jeżeli ktoś miał do Was przyjechać lub jakaś oferta zawodowa czy osobista miała się pojawić, myślę, że będzie realizować się w innym terminie. Wydaje mi się, że to będzie akurat dobre ze względu na to, że coś nie zostało domknięte, coś jest w niedostatku, niedoborze. I zamiast iść na półśrodki, warto, wiecie, na dobre rzeczy warto zaczekać. Tak po prostu. Energetyka dla wag. I pamiętajcie, ja nie jestem lekarzem. To są tylko podpowiedzi od kart, więc mocno weryfikujcie wszystko i konsultacje czyńcie u lekarzy. Na co zwrócić uwagę? Organy rodne. Tutaj kwestia pęcherza. Nerki pod kontrolę, jakieś drobne zabiegi chirurgiczne, zwróćcie uwagę na hormony, kwestia wody w organizmie i generalnie uważajcie na jakieś infekcje, przeziębienia, na sytuację być może z potrzebą odwiedzenia zębologa. No dobrze. Minerał dla wag na nadchodzący tydzień, jako talizman, jako bodyguard. Energetyczny opiekun. A jest nim, no zobaczcie, szafir. Minerał spokoju, wyższej świadomości, dający nam poczucie własnej wartości, godności. Jeden z najpotężniejszych minerałów ochronnych. Doskonały na podejmowanie trudnych decyzji, pomocny w sytuacjach takiego zagubienia, splątania, dobry dla osób, które mają problemy psychosomatyczne, ewentualnie dla osób starszych, gdzie jakieś sytuacje z demencją, jakimś takim sytuacją z brakiem podjęcia decyzji. Minerał spokoju, pokoju, harmonii, wyższej świadomości. Pięknie. No i słów kilka dla wag od kart wyroczni. Imrama, do odbycia jest podróż. Jesteś wzywany. Czas na transformację, czas na zmiany, pomimo i ponad wszystko. Moim zdaniem będziecie czuć taki nieodparty zew, potrzebę transformacji, przejścia w zupełnie nowe okoliczności. Pozwólcie sobie na to, pozwólcie sobie na te zmiany. Czas potężnych transformacji dla Was. Życzę Wam sukcesów w tej dziedzinie, życzę Wam wysokiej świadomości, życzę Wam piękna. No i się dzieje to, co najlepsze dla Was. Kochani, przepięknie Wam dziękuję za kolejny wieczór, za kolejne spotkanie. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne, więc wybierzcie z tego czytania to, co do Was mówi, to, co może być Waszą motywacją, co może być takim promykiem w ciemnym tunelu. Jeżeli coś z Wami nie rezonuje, posłuchajcie ascendentu. Być może wróćcie za jakiś czas. Może to czytanie trzeba zweryfikować za chwilę. Może kolejne czytanie będzie bardziej z Wami rezonowało. Życzę Wam udanego, pięknego, spokojnego, kreatywnego, dobrego tygodnia, tak po prostu. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za zaufanie. Będę wdzięczny za łapki, za komentarze, więc sekcja komentarzy należy do Was. Za wszystko przepięknie Wam dziękuję. No i cóż, widzimy się w kolejnym ekscytującym, magicznym spotkaniu. A za dziś Wam dziękuję. Dobrego weekendu i do zobaczenia.